No i co, Leszek? Jesteśmy na miejscu. Dziękujemy naszemu starości Sądu Miejskiego, panu Marcinowi Piwnikowi, za współorganizatorstwo tej imprezy. I tu przekażę mu mikrofon. Kochani, jest was bardzo dużo. Paweł Bednarski, motosandomierz, w momencie, gdy był u mnie i mówił mi, że na Facebooku zarejestrowało się 800 osób, troszkę mu nie dowierzałem, ale dziś na pewno jest was więcej. Myślimy, że ponad 1000 osób. Bardzo dziękujemy wam za przybycie do Sandomierza na bulwar, że ta inicjatywa się udała. Z Pawłem rozmawiamy. Jest to pierwsze tego typu wydarzenie i obiecujemy, że za rok, jeżeli będziecie chcieli przyjechać, też będzie więcej atrakcji i myślę, że stanie się to cykliczną imprezą. Dziękuję bardzo serdecznie z tego miejsca Moto Sandomierz za organizację tego dzisiejszego spotkania. Jesteśmy po pandemii, potrzeba nam integracji. Niechaj ten dzień będzie dzisiaj dla integracji, dla spotkań, dla rozmów. Szacunek, wielkie słowa uznania za to, że macie swoją pasję, miłość, jaką są motory. Realizujcie się. Udanego dnia i pobytu w Sandomierzu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za przybycie i myślimy, że ta parada, która będzie przez miasto, będzie niesamowita. Dziękuję bardzo. No to idziemy na wycieczkę po Sandomierzu. Jesteśmy nad Wisłą, motocykli, no i co, odważamy się powiedzieć, ile tu może być? Sądzę, że lepiej jak 1000. No. Różnej maści, piękna pogoda. Akurat wszystko się ładnie udało tego 1 maja.
1 maja przywitał nas piękną pogodą. Przyroda budzi się do życia. No i na małych kołach dotarliśmy do Sandomierza na rozpoczęcie sezonu motocyklowego. Bardzo dużo motocykli, bardzo dużo ludzi. Sandomierz jak zwykle piękny, na rynek się tam nie będziemy pchać, bo jest po prostu gęsto. Będziemy się gdzieś szykować na jakiś obiadek, ale nie wpijamy się tam, gdzie ludzie, bo i czas pewnie oczekiwania na obiadek będzie dosyć długi. Meleksiki jeżdżą, ludzie spacerują. A my tutaj taką miejscówkę znaleźliśmy w cieniu. Przez ostatnie miesiące chcieliśmy słońca. W tej chwili nam się już znudziło. No i po drodze z Sandomierza poprzez Klimontów wylądowaliśmy w Ujeździe, w zamku Krzysztofur. Dużo imprez, sporo motocyklistów, dużo ludzi. Idziemy trochę pozwiedzać. No, wstęp za zabieg dosyć szybko się tutaj odbywa. Bilecik 15 zł dla dojrzałej osoby. Niedojrzałych 12. I proszę, krzyż i topór nad wejściem głównym. Thank you.